Cześć i czołem, witam was w tym odcinku na moim kanale. Zostawcie koniecznie łapkę w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji i dzwoneczku. Kto nie zostawi łapki w górę, nie dostanie ode mnie ciasteczka. A w dzisiejszym odcinku weźmiemy sobie pomysł mojej widzki z mojego Discorda, więc bardzo serdecznie was na niego zapraszam, linka macie poniżej w opisie tego filmu, a może to właśnie wasz pomysł zrobię w kolejnym odcinku. A teraz intro i zaczynajmy ten odcinek. Może zacznijmy od tego, na czym będzie polegał ten odcinek. A mianowicie jest to pierwsza strona challenge. Oczywiście ja jakoś tytuł zmodyfikuję, ponieważ nie za bardzo mi pasuje, ale będziemy robili oczywiście w tym odcinku luka, kto by się spodziewał. No i będziemy Czy zawsze jak nagrywam, ktoś musi do mnie pisać? Wszystko, co będziemy używać do luka, będzie musiało być z pierwszej strony i nie wiem, czy to jest do końca bardzo dobry pomysł, abyśmy w ogóle zrobili ten challenge, bo będą same nowe rzeczy, chociaż z drugiej strony może się tego podejmiemy. Oczywiście nie muszę brać na przykład z nowych motywów. Uznajmy, że top to jeszcze mogę coś sobie tutaj wziąć, ale głównie będziemy brali sobie jakąś kategorię i z każdej wybranej będziemy mogli sobie coś wybrać. Ja zaczęłabym na samym początku od włosów, ponieważ myślę, że to będzie jak na razie taki główny etap w naszym looku. Tych dreadów nie chciałabym za bardzo używać, ponieważ mam je teraz, ale powiem wam, że będę wahała się między tymi włosami, ponieważ ich jeszcze nigdy nie miałam, między tymi oraz ewentualnie tymi oraz tymi. Wzięłabym sobie na razie te włosy, ponieważ nigdy nie użyłam ich do looka i myślę, że to będzie ciekawy pomysł, aby zawrzeć te włosy akurat w dzisiejszym odcinku, tylko teraz jeszcze trzeba dobrać jakieś ładne kolorki. Myślę, że tak będzie na razie w porządku, ewentualnie później zmienimy sobie włosy, ja jeszcze może wejdę sobie w długie włosy, tutaj też coś mamy, ewentualnie te bym wzięła. Krótkie włosy, no z krótkich to tak nie za bardzo chyba, tutaj mamy jeszcze upięcia, no też ewentualnie będzie można coś stąd wybrać i mamy jeszcze włosy inne, no to w najgorszym wypadku sobie wybierzemy jakieś inne włosy, ale ja chyba przeszłabym na razie zobaczyć, co jest w sukienkach, chociaż nie chciałabym za bardzo robić sukienki, bo to będzie zbyt proste. Więc przejdziemy sobie do koszulek i topów i z tej strony powiem wam, że da się coś znaleźć, ale zobaczyłabym jeszcze inne rzeczy. Ta koszulka mi się strasznie podoba. Oczywiście ubrałabym awokado i nawet pasują mega do tych włosów, ale już miałam je w looku i właśnie chcę tak głównie wziąć rzeczy, których po prostu w tych lookach nie posiadałam, bo po co przez cały czas robić te same looki i z tej strony waham się pomiędzy tą koszulką, a tą koszulką, chociaż to bardziej wygląda jak taka peleryna, ale cicho. Weźmiemy sobie jeszcze koszulki i topy, no coś ewentualnie będzie można tutaj wybrać. Odzież wierzchnia to w najgorszym wypadku, jak wszystko będzie już zrobione, to sobie weźmiemy i jeszcze mamy swetry oraz inne. Swetrów bym chyba raczej nie brała, bo tak marnie tutaj. I mamy jeszcze inne. Oczywiście ubrałabym gruszkę, jak żeby inaczej, więc myślę, żebyśmy coś powybierali z koszul albo koszulki i topy. Może weźmiemy sobie koszulę. Tylko teraz którą? I przede wszystkim jaki kolor wziąć. Powiem wam, że całkiem w porządku to wygląda, ale jeszcze zobaczyłabym na przykład tą. I teraz naprawdę mam dylemat, którą wziąć, bo ta jest nawet okej, ta jest okej, ale chyba weźmiemy sobie tą i przejdźmy sobie do jakiegoś dołu. Te spodnie generalnie mega mi się podobają, ale jak są na Movistar, to już niekoniecznie. Z tej strony ewentualnie wzięłabym dzwony, bo chyba będą wyglądały najlepiej, ale zobaczmy sobie jeszcze inne rzeczy. Tutaj bym wzięła właśnie te dzwony, zaraz zmienię sobie jakiś kolor. Wzięłabym taki kolor, żeby zróżnicować troszeczkę jednak te kolory, które są, bo nie chcę wszystkiego robić w tym samym kolorze. W shortach to tak nie za bardzo. Jeszcze weszłabym sobie w sukienki, ponieważ tutaj mamy spódniczki, ale jak widać, to nic za ciekawego tutaj nie ma. Na razie bym to tak zostawiła, wejdę sobie teraz w obuwie i poszukamy jakichś butków. Myślę, że te byłyby całkiem w porządku, tylko zmieniłabym kolor na ten, który mamy jako koszulka, ale to jest chyba taki szarawy. No nie wygląda to najgorzej, ale zobacz,
sprawdźmy sobie może jeszcze, jakie inne rzeczy nas tutaj czekają. Kozaki to nie za bardzo, bo i tak nie będzie ich widać pod tymi długimi spodniami. Tutaj mamy następnie czułenka i tu są te buty, które przed chwilą wybrałam, a inne no to tak nie za bardzo, ewentualnie te mi się jeszcze podobają, ale je właśnie bardzo często używam do looków. I nie wiem, czy chciałabym znowu używać, szczególnie, że nie za bardzo mi do tego pasują, ale jeszcze mamy tutaj buty sportowe. Buty sportowe też tak nie za bardzo Wam powiem, chociaż te nie wyglądają źle, ale nie chcę takich mega wielkich butów na dół ubierać. Jeszcze mamy zakładkę buty, ale tutaj powiem Wam szczerze, że nie podoba mi się nic i mamy także inne. A w innych mamy głównie skarpetki oraz kapciuszki miśki. Czyli odpowiedź jest po prostu prosta, bierzemy sobie z obuwia i weźmiemy buty te. Jedyne co mi na razie tutaj nie pasuje to są włosy, bo inaczej wszystko jest całkiem w porządku. Właśnie zastanowiłabym się nad włosami, na przykład właśnie nad tymi, tylko bym musiała znaleźć jakieś fajne akcesoria, a z tym na tej stronie to powiem Wam, że będzie trochę ciężko, chociaż ta chusta mi jeszcze tutaj pasuje. No powiem, że jest w porządku. Ale zobaczmy jeszcze inne rzeczy i mamy tutaj czapki, ale myślę, że ta chusta by tutaj najładniej wyglądała. Jeszcze mamy kategorię właśnie nakrycia głowy. Sprawdzę może jeszcze to, ale to nie. Biżuteria i okulary. Ewentualnie dodałabym tutaj jakieś kolczyki oraz bransoletkę, bo naszyjnika i tak nie będzie za bardzo widać albo będzie właśnie brzydko wyglądał. Ale powiem Wam, że z kolczyków to tak średniawo, tylko te są takie jakieś w porządeczku, ale może wezmę w kolorze włosów, to nie będzie ich tak aż widać, a kolczyki zawsze będą. Jeszcze sprawdzę sobie te, ale chyba te weźmiemy, bo te najładniej do tego wyglądają. Następnie mamy zakładkę, szaliki i torebki, dziękuję za pozdro, ale myślę, że torebkę to nie wiem, czy chciałabym, a chociaż w sumie, wiecie co, chyba może się zdecyduję na torebeczkę, bo ta nie jest ani za duża, ani za mała, chyba ją zostawię, chociaż wolałabym, żeby jeszcze była zmiana koloru tego paseczka, bo powiem Wam, że cała w tym kolorze wygląda o wiele lepiej, ale zlewa mi się niestety ze spodenkami, a tego bym nie chciała. I ostatnia kategoria, czyli inne. I mamy tutaj coś ciekawego, chyba raczej nie za bardzo, więc powiem Wam, że jako iż ten look jest zrobiony cały z pierwszej strony, to moim zdaniem wyszedł on bardzo i to bardzo dobrze. Możecie go oczywiście ocenić poniżej w komentarzu, ale naprawdę moim zdaniem jest w porządku. I powiem Wam, że nawet nie będę go zmieniała po odcinku, bo jest naprawdę ładny. Wszystko z siebie zdjęłam i chciałabym jeszcze wejść w klinikę piękna. Oczy, usta są w porządku razem z noskiem, ale chciałabym zobaczyć, czy może coś innego tutaj weźmiemy z tych pierwszych stron, ale powiem Wam szczerze, że chyba jednak zostanę przy tych słodkich oczkach. Ewentualnie spróbuję coś zrobić z tymi oczami, ale jeżeli będę chciała, to po prostu zmienię to na to, co było. W nosku z pierwszej strony powiem Wam, że nic tutaj więcej nie wezmę. Ewentualnie zmieniłabym później na ten albo na ten, chociaż myślę, że to jest w porządku, jest najlepsze. Następnie mamy usta i w ustach chyba koloru nawet bym nie zmieniała, ponieważ pasuje mi to, chyba że tak, albo bardziej brązowy, chociaż nie wiem. Dobra, kupię to i zobaczę, jak to będzie wyglądało. Te oczy takie złowrogie troszkę. Wiecie co, ja może wrócę do tamtych oczu? Hello, Movistar Planet, ogarnij się. Dobra, zmieniam te oczy na tamte, co miałam, tylko teraz usta. Nie wiem, czy zostawić usta w tym kolorze, czy zmienić ten kolor. I chyba bym po prostu coś zmieniła, bo moim zdaniem są one ciutkie za ciemne. Dobra, tutaj mam usta wziąć i tam w sklepie próbowałam zmienić je na taki kolor i chyba taki nawet sobie zrobię. Myślę, że wygląda to w porządku, naprawdę jest przyzwoicie, więc ja po prostu tego looka zapiszę i pamiętajcie, że każdego mojego looka możecie kupić bez pytania oraz zapraszam Was bardzo serdecznie do polubienia. Oczywiście przyłączę się do oceniania, a w tym odcinku byłoby to na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego filmu, pozdrawiam osoby widoczne na ekranie, które poza live'em dały mi donate'a, linka macie poniżej w opisie tego filmu, oraz pozdrawiam osoby, które dały mi coś z kolekcji Pixel, bądź Drip, bądź Ink na konto kolekcja Klali, więc bardzo dziękuję.
i w tym odcinku byłoby to już na tyle, więc widzimy się w kolejnym i cześć!